Nazywam się Tomasz Wynowicz, tak jak powiedziała Kasia, i jestem tutaj, żeby opowiedzieć wam o wear fits. Problem. Branża fashion, branża apparel, branża ubraniowa rośnie, ale rośnie powoli, dlatego że jeżeli chodzi o wejście w online, to jedna rzecz ją blokuje. Blokuje ją ilość zwrotów. To jest 50% nawet, jeżeli chodzi o lepsze marki. Jako powód zwrotów są podawane albo brak dopasowania, albo niezgodność z opisem, albo brak komfortu przy użytkowaniu, i każdy zwrot jest warty nawet do $18, jeżeli chodzi o logistykę, kuriera i tak dalej, i tak dalej. To, co my robimy, robimy wizualizację, robimy symulację i robimy analizę tej symulacji po to, żeby na koniec podpowiedzieć użytkownikowi w kwestii komfortu. Chcemy tak naprawdę, żeby po podaniu jak najmniejszej ilości informacji, jak najmniejszej ingerencji w proces zakupowy, na końcu pokazać w prosty, czytelny sposób, jak komfortowe będzie to ubranie. Konkretny model, konkretny rozmiar na konkretnym ciele. To rozwiązanie jest w pewien sposób hybrydowe, to znaczy mamy swój silnik, który nazywamy doradcą komfortu, i ten silnik wymaga danych. I te dane pochodzą z dosyć precyzyjnej fizycznej symulacji, która jest porównaniem trójwymiarowego ciała osoby kupującej z trójwymiarowym modelem ubrania, i dane z tej symulacji potem są analizowane pod kątem komfortu. W tej chwili działa to w ten sposób. Cały proces działa online, to znaczy nie idziemy do sklepu, nie skanujemy nic w tym sklepie. Zdecydowaliśmy, że takim optymalnym rozwiązaniem jest prowadzenie takich suwaczków. To są suwaczki akurat do sukienki. Mamy wzrost, mamy biust, talię, biodra, i to wystarczy, żeby z rozmiarówki producenta, mówimy o ubraniach off the shelf, nie mówimy o customie, wybrać odpowiedni rozmiar. Równolegle digitalizujemy ubranie, digitalizujemy na podstawie wykrojnika producenta, więc pomijamy całą kwestię rozmiarówki, digitalizujemy fizyczny wykrojnik, czyli centymetry, prawdziwe jednostki. Jedno i drugie w przestrzeni 3D jest symulowane, z tej symulacji mamy dane, które potem są wpuszczane do naszego silnika zwanego doradcą komfortu. I w tej chwili forma prezentacji jest taka, to znaczy jesteśmy w stanie pokazać, gdzie jest ciasne, gdzie pasuje i tak dalej, no ale chcemy to zrobić jeszcze prościej, żeby po prostu ten doradca mówił: tu będzie za ciasno, tu jest OK, kup, nie kupuj, zmień model, zmień rozmiar. Rynek będzie za chwilę bardzo duży, jest duży w tej chwili, ale w ciągu następnych 5 lat ma urosnąć ponad dwukrotnie do $7,5 miliarda. Jeżeli chodzi o model biznesowy, to on w tej chwili ewoluuje, no ale na razie myślimy o tym, żeby to był tak zwany software as a service, czyli chcemy, żeby ktoś płacił za każde użycie tego na stronie. Natomiast my nie chcemy tych pieniędzy od sklepów, nie chcemy jakby kasować pieniędzy z tego, co w tej chwili sklepy zarabiają, chcemy kasować pieniądze z tego, co one zaoszczędzą. Czyli chcemy najpierw im pozwolić zaoszczędzić na zwrotach i może na podwyższonej konwersji, a potem z tego, co zaoszczędzą, urwać kawałek. No i dlaczego my? To rozwiązanie jest skalowalne, jest bardzo fajny moment na to, bo technologia naprawdę dojrzała. Od niedawna zaczęliśmy zajmować się również tematem obuwia, więc jest duża szansa, że będziemy mieli to razem w jednym oknie, będzie można robić lookbooki, składać z różnych marek i tak dalej. No i ponieważ nie generujemy dodatkowych kosztów tak naprawdę dla sklepów, no to uznajemy, że jest to win-win i tak zwana gra o sumie niezerowej. Dziękuję.